9 listopada, trzecia niedziela przed końcem roku kościelnego. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. To słowo wyjęte z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian jest hasłem tygodnia, który rozpoczyna trzecia niedziela przed końcem roku kościelnego. Niedziela, która wprowadza nas w taki czas końcowy. Kończy się rok kościelny. I Słowo Boże, które będzie nas prowadziło w rozważaniu najbliższej niedzieli, to fragment wyjęty z pierwszego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan. Listu, który powstał jako pierwszy list apostoła Pawła, napisany do wspólnoty, która bardzo żywo przyjmowała Boże Słowo, ale też do wspólnoty, która bardzo mocno wzięła gdzieś sobie do serca, do swojego umysłu słowa mówiące o Dniu Pańskim, o tym Dniu Końca. Można powiedzieć, że tak mocno skupili się na tym, że zapomnieli, że oprócz tego wszystkiego jest cała codzienność. Pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan jest więc próbą odpowiedzenia na te wszystkie problemy, które dotknęły zbór w Tesalonice, ale równocześnie jest dla nas pewnym wyzwaniem, by zastanowić się, jak dzisiaj spoglądamy na ten czas, który przecież nadejdzie. Jakie ma dla nas znaczenie? Czy w ogóle jeszcze ma dla nas znaczenie? Ale też myślę, że fragment, który za chwilę przeczytamy, jest pewną przestrogą, by nie skupiać się na tym tylko, kiedy ten dzień nadejdzie, jak on będzie wyglądał. Bo jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa, jeśli Jezus Chrystus jest naszym Panem, to możemy z radością oczekiwać. A każdy dzień może być takim dniem przygotowania. Dlatego zachęcam, drodzy, byśmy wspólnie razem wypełnili w najbliższą niedzielę te ławki, które teraz za mną są puste, byśmy wspólnie razem spotkali się, by nie tylko wysłuchać Bożego Słowa, ale też poświęcić trochę czasu, by nad tym Słowem się zastanowić. A fragment ten, który będzie podstawą rozważania, czytam w pierwszym liście apostoła Pawła do Tesaloniczan, w 5 rozdziale od 1 wiersza. A o czasach i o porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż Dzień Pański przyjdzie jak złodzień w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umrą. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Niech oznaką naszego czuwania i trzeźwości będzie to nasze niedzielne spotkanie, na które bardzo serdecznie zapraszam.